Mija 90, minęło dokładnie niecały miesiąc temu, 99 lat od momentu, w którym Andrzej Małkowski wydał swój pierwszy rozkaz powołujący do życia drużyny skautowe w Lwowie. Moi drodzy, był to niesamowity moment. Stulecie będzie się odbywało w ramach pracy chorągwi, ale równolegle taką samą pracę będą wykonywały harcerki. Super. Finałem tego ma być zlot. Zlot, który ma się odbyć w maju 2011 roku, równo w stulecie wydania rozkazu przez Andrzeja Małkowskiego. Obchody rocznicowe stulecia, zgodnie z działalnością Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, zaczną się w 2011 roku. Natomiast nasze przygotowania do zlotu rozpoczną się w zasadzie już dziś, właśnie między innymi tą telekonferencją. Przed Wami będzie kilka zadań. Pierwsze to jest takie, że musicie sobie zrobić zdjęcie teraz Waszego ZZ-u. Drugie to macie sobie zrobić zdjęcie z komendantem chorągwi. Może być z wykorzystaniem umiejętności technicznych. A, no to czwartego rozpoczęcie. Trzecie to jest założenie sobie skrzynki, która będzie się składała z numeru i pierwszych liter, czyli xvldh.100lat@gmail.com, zhr.pl, w zależności jakie macie umiejętności dotarcia, ale gmail.com jest najlepsze do załatwienia i do zrobienia. Ta skrzynka. I teraz jest kolejne zadanie, które stoi przed Wami. Słuchajcie, w każdym Waszym środowisku Wy jako drużyny powinniście być dobrze znane. I to jest bardzo ważne, żeby o naszym święcie, o naszych obchodach dowiedziała się cała okolica, najlepiej cała Łódź. W tym celu my jako chorągwie i Wy jako drużyny będziecie realizować oczywiście wszystkie zadania. A teraz zadanie będzie bardzo ważne. Mianowicie, chciałbym, żebyście w Waszej okolicy, szkole, osiedlu, parafii przeprowadzili ankietę na temat wiedzy społeczeństwa o harcerstwie. Przepraszam, Łódź Główno, Złoczew, Piotrków Trybunalski, Rogów. Jestem z Wami. No to pytania do tej ankiety. Czyli kto był założycielem harcerstwa? Gdzie działa? Jak się nazywa najbliższa drużyna harcerska? Od ilu lat w Polsce jest harcerstwo? Wymienić jakąś znaną osobę, która była harcerzem. A także w ankiecie powinno pojawić się pytanie, jakie trzy cechy powodują, że możemy poznać po nich harcerza. Jeżeli jakaś drużyna w swoim ferworze intelektualnego zacięcia stwierdzi, że jest w stanie jeszcze wzbogacić tą ankietę, to mile widziane są pytania dodatkowe. Czas jest prosty. Im szybciej, tym lepiej. Znaczy, za chwilę umówmy się, że za 5 minut przerwiemy naszą teletransmisję i dalej będziemy już komunikowali się drogą mailową. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza tego typu forma komunikacji, aczkolwiek trochę wirtualna, nawet przez duże W, bo czytam czat, nie mogę Was widzieć. Tymczasem chciałbym Was serdecznie jeszcze raz pozdrowić i powoli zakończę naszą teletransmisję. Czuwaj! W tą stronę. Czuwaj!